W październikowy wieczór 2014 roku Dona Nik szła na randkę z rumieńcami podniecenia. Jak nastolatka. Przed nią wcale niełatwe zadanie. 59-letnia matka czworga i babcia wielu wnucząt miała ochotę podskakiwać z radości. Ale z drugiej strony lękała się, czy sprosta kolejnemu wyzwaniu. Czy będzie to właśnie ten, na którego czeka? Czy wzbudzi jego zainteresowanie? Dona miała za sobą cztery rozwody i trzy ciężkie porażki w staraniach o kolejnego mężczyznę. Pozostało uczucie bezsensu i straty czasu. Zaczynała już żałować, że w całkowitej desperacji znów dołączyła do poszukiwaczy ostatniej szansy, zamieszczając swój profil na portalu randkowym dla tych, co już po pięćdziesiątce. Sprawdzała kolejnych zalotników i powoli traciła nadzieję. Każdy zbyt posunięty w latach, zaniedbany, nieudolny w rozmowie. A teraz on. John Jacobs. Zgodnie z internetową autoreklamą lat 55, wiary chrześcijańskiej, rozwiedziony, pochłonięty karierą zawodową polegającą na niesieniu pomocy ludziom w potrzebie, lekarz. A więc dla kobiety w Ameryce hasło zaklęcie do uruchomienia wybujałej wyobraźni. Dochód roczny, idący w setki tysięcy dolarów. Dostępność wszystkich dóbr materialnych w górnych granicach rozpasania cywilizacji konsumpcyjnej i styl życia, nieznający żadnych ograniczeń, te posiadłości, baseny, jachty i statki wycieczkowe w rejony świata znane z telewizyjnych bajek. Przy tym stoliku poczuli się wreszcie u celu. Nareszcie ze sobą, na wyciągnięcie rąk. Zaledwie przed godziną anonimowi i obcy, a teraz szczęśliwi, spełnieni i dowartościowani. I to na równych prawach. Właścicielka firmy projektowania wnętrz i lekarz. Wysoka, wspaniale zadbana, kształtna blondynka w wyszukanej kreacji z najlepszych butików, pantofelkach od Gucci'ego i torebką od Chanel'a. Wyższy od niej co najmniej o głowę mężczyzna przypominał weterana stadionów futbolowych. Wysportowana sylwetka, pełne włosy tylko z odrobiną siwizny, orzechowe oczy i gorący, przyjazny uśmiech. Od razu zauważyła, że John jest inny niż poprzednicy. Bardziej męski. Słuchał z uwagą, gdy opowiadał o swoim życiu i biznesie. O sobie mówił z umiarem, jakby niechętnie, dając do zrozumienia, że nie ma się czym przechwalać, bo wszystko po jego stronie jest przecież naturalnie perfekcyjne. Niedawno wrócił z wojny w Iraku, gdzie pracował jako anestezjolog w kilku szpitalach. Pojechał tam na ochotnika z organizacją Lekarze bez granic. Ma kilkoro dorosłych dzieci. Posiada dwa domy w Newport Beach i Palm Springs. Bardzo chciałby poznać jej dzieci i wnuczęta. I tak mijały godziny tego niesamowitego wieczoru. Donna dawała się wciągnąć w nastrój i nawet nie protestowała, gdy John objął i gładził ją po plecach. Te bliskość zmagał wyznaniami. Słuchała chętnie, bo szeptał, że jeszcze nigdy w życiu nie czuł tego co teraz. Zwaliłaś mnie z nóg? Czujesz, jak bije mi serce? Nie doznałem tego nigdy przedtem. Nie mogę oderwać od ciebie oczu, czy to prawda, że jesteś przy mnie i chcesz słuchać o moim życiu. Słuchała tych słów i przyjmowała umizgi. Przy sąsiednich stolikach szeptały inne pary. Pod sufitem pobrzmiewał słodki, dyskretny jazz, kelner z uśmiechem dolewał szampana. Odwzajemniając skliwe tokowanie Johna przypomniała sobie innych mężczyzn, niewrażliwych i zimnych milczków a zwłaszcza ostatniego z nich, który na pożegnaniu obrzucił ją wyzwiskami i bolesnymi aluzjami do jej urody. Zapragnęła więc, by ten wieczór nigdy się nie kończył i zaprosiła Johna do swego mieszkania. — To na sąsiedniej ulicy — powiedziała. — Otworzymy butelkę szampana. Odniosłeś pierwszy sukces. Jesteś doskonałym rozmówcą. Na miejscu szybko pożałowała tej decyzji. John zrozumiał wszystko na odwrót. Już od progu rozpoczął akcję długim pocałunkiem, w czym miała szczery udział. Ale chwilę później wszedł do sypialni i, tak jak stał, rzucił się na łóżko, gdzie rozkrzyżował ręce i nogi z okrzykiem: Ale mi wygodnie, tu wszystko jest tak wspaniałe. Zrozumiałam, że chodzi mu nie o nasz pierwszy wieczór, ale o jakoś materaca opowiadała później. Kazałam mu wyjść, ale on się opierał. Uważał to za dowcip. Zasypiałam w ponurym nastroju sama. Jeszcze jeden idiota, kolejny do wykreślenia. Prawdziwego mężczyznę poznajesz nie po tym, jak zaczyna, ale jak kończy, mówił swoim barytonem. Jak najbardziej serdecznie przepraszam, przyznaję, spieprzyłem ten dobry początek, całkiem nie w moim stylu, daj mi więc szansę na happy end. Dona miała zamiar odłożyć słuchawkę, ale powstrzymała ją myśl o tych wielu samotnych nocach, nie tylko swoich, ale i też jego nocach. Los nierówno obdziela swoimi łaskami, i on musiał się wycierpieć na tej irackiej pustyni, ratując życie innych. Czy więc nie pora wynagrodzić ten stracony czas i sobie, i temu niewątpliwie stuprocentowemu mężczyźnie? Oboje sięgają już sześćdziesiątki. Czas na nikogo nie czeka, jak śpiewa Mick Jagger z The Rolling Stones, a jest tam o kobiecie twarzy dziś gładkiej i powabnej, a jutro jak koloseum. Po dwóch kolejnych romantycznych wieczorach i przytulaniach się przy stolikach, John osiągnął swój cel i został wpuszczony do sypialni, gdzie jeszcze przed tygodniem lekkomyślnie pochłopięcemu niemal zniszczył tę miłość. Z łatwością dotrzymał słowa i dowiódł na co go stać. Teraz wpierw były czyny, potem słowa. Rozognionej kobiecie szeptał w ucho, jak bardzo kocha, jak marzy o reszcie życia tylko z nią a najlepiej w sposób legalnie i moralnie zatwierdzony, a więc w rezultacie ślubu. Ona po każdej z tych nocy czyniła krótki obrachunek stanu swych uczuć, z którego wynikało, że on wspaniale i skutecznie przywraca w niej wiarę w jej kobiecość, wpływając pozytywnie na jej samopoczucie jako kobiety biznesu. W ciągu 30 lat poświęconych na rozwój firmy traktowała swe biuro jako schronienie przed kolejnymi porażkami w życiu osobistym projektując wnętrza modelowych domów i siedzib klubów dla wyższych klas, wchodziła coraz głębiej w świat kobiet samotnych, źle potraktowanych przez życie. Zatrudniała kobiety niezamężne i matki samotnie wychowujące potomstwo. Doskonale im płaciła i cieszyło ją, że również i one świetnie sobie radzą w życiu bez mężczyzny. A teraz John miał zmienić ten świat. Otwierał przed nią nowe perspektywy. Wzmacniał w niej poczucie wartości. Była mu za to wdzięczna. Postanowiła odpłacać się na każdym kroku i chyba dlatego złapała się na tym, że chroni swego mężczyznę przed nieżyczliwym światem, nieskąpiącym krytycznych komentarzy czy znaczących krzywych uśmieszków. John szokował swym wyglądem i zachowaniem. Na każdym kroku wychodził z niego lekarz. Gdy opowiadał o swoim życiu zawodowym, a zwłaszcza o dokonaniach w Iraku, nie zawsze radził sobie ze skłonnością do przechwałek. Dona traktowała to jako jeszcze jeden przejaw jego chłopięcej spontaniczności i nie potrafiła wychwycić znaczących spojrzeń czy westchnień. Nie widziała też nic złego w dziwacznym zwyczaju swego mężczyzny, polegającym na tym, że pokazywał się wszędzie w lekarskim uniformie, wyblakłym i mocno sfatygowanym. Raz zapędził się tak, że przyszedł tak odziany na przyjęcie urodzinowej przyjaciółki, innym razem przyciągał wszystkie oczy na imprezie charytatywnej na rzecz chorych na raka. John jest po prostu bardzo zajętym lekarzem, wyjaśniała dona ludziom w swoim środowisku. On jest tak zajętym lekarzem, że nie ma czasu jechać do domu i się przebrać, mówiła swojej córce, która coraz bardziej nerwowo reagowała na niemal co nocną obecność Johna. Co w tym złego, że zostaje na noc, po co ma tracić czas na przejazdy? Jackie choć miała już 24 lata, nadal mieszkała razem z matką. Od pierwszych chwil drażniło ją panoszenie się podstarzałego mężczyzny, nie tylko w głównej sypialni, ale i na całej powierzchni ogromnego mieszkania. Obserwowała go nieżyczliwym okiem. Dostrzegała znacznie więcej niż matka i robiła jej wykłady w tych rzadkich chwilach, kiedy żona nie było w zasięgu głosu. To jakiś oszust! waliła dziewczyna bez cienia litości. Nie zdziwiłabym się, gdyby się okazał bezdomnym. On nieustannie poluje na jakąś okazję, domyśl się jaką. Zauważyłaś, jak mu błyszczą oczy, gdy się rozgląda po pokojach? On ciężko dyszy na widok mebli i obrazów. Wpada w trans, ilekroć otwiera szkatułki z biżuterią. Czy musiałaś otwierać przy nim sejf? Zrób z tym porządek i wywal go stąd, póki jeszcze nie jest za późno. Dona wybrała jednak ucieczkę od takich osądów. Na podobieństwo znanych z literatury kochanków prześladowanych przez zawisne otoczenie zaszyli się w schronieniu położonym przy spacerowym molo na wyspieniu Port Beach. Miesięczny czynsz 6,5 tysiąca dolarów opłaciła od razu za rok. John skromnie odciął się od wszelkich formalności. Wolałbym nie podpisywać się pod umową, ze względu na moje i tak już wysokie podatki, wyjaśnił. Ich dom miał kawałek prywatnej plaży. Frontową ścianę całą przeszkloną, a z tarasu na dachu mogli oglądać łodzie i jachty na błękitnych wodach. Wieczorami chodzili po deptaku, trzymając się za ręce. Na plaży on lubił się uganiać za dziećmi, a wtedy z zachwytem stwierdzała, że sam jest jak dzieciak: ogromny i urodziły. Uwielbiał robić sobie selfie w taki sposób, by podkreślać atrakcyjny sześciopak mięśni brzucha. W domu często stawał przed lustrem, taksował siebie uważnie i wzdychał w zachwycie. Cholera jak to dobrze być przystojniakiem. Pewnym zgrzytem mogła być tylko jego odzież, której zestaw ograniczał się do znanych już wypłowiałych lekarskich uniformów lub do cywilnych postrzępionych dżinsów i workowatych dresów z nadrukiem University of Arizona. Och, jaki ty masz w tym bałagan? Dziwiła się ona, a on smucił i tłumaczył, że wszystko, co miało eleganckiego, padło łupem złodzieja w Iraku. Pójdę na wszystko! Abyś była tylko szczęśliwa, nie widzę tu innego wyjścia. Musisz mnie ubrać. Uciął wreszcie ten powtarzalny temat z takim skutkiem, że zabrała go do butików przy deptaku, gdzie spędzili wiele godzin, wybierając markową odzież i obuwie. Zapłaciła swoją kartą z uczuciem szczęścia na myśl, że teraz już może go zabierać na salony, a nawet przedstawić go pozostałym dzieciom. Jackie nie bez powodu została już uznana za straconą dla ich sprawy. Teraz dona pokładała nadzieję w swojej najmłodszej, a była nią Meg, rozumna, spokojna i opanowana 23-latka, mieszkająca ze swoim chłopakiem w Las Vegas. Dziewczyna uwielbiała zwierzęta i planowała otwarcie własnego salonu piękności dla psów, w tym celu kompletując odpowiednie zaliczenia w koleżu. Najbliżsi znali też jej inne upodobanie. To seriali telewizyjnych z pogranicza Crime Fantasy, z których Meg brała sobie do serca nauki dalekie od niewinnego romantyzmu. Trzeba być zawsze przygotowanym na najgorsze, mawiała ta piękność o zamyślonej twarzy. Świat już dobiega końca. Przetrwają tylko nieliczni, bardziej inteligentni i silniejsi od innych. Dziwne, ale Donna liczyła na jej zrozumienie i entuzjazm w potraktowaniu Johna. Nadzieje te okazały się całkowicie bezpodstawne. W historii związku Donny i Johna ta z gruntu łagodna dziewczyna odegrała rolę, która na długo zapewniła jej rozgłos w głównych mediach Ameryki. No dobrze, ale skoro ten John jest taki wspaniały, to dlaczego jako singiel szukał miłości w internecie? pytała przez telefon Mac, zapowiadając wizytę na miejscu z misją wyjaśnienia tej zagadki. W podróż do Newport Beach udała się z chłopakiem i trzema psami. Jej sceptyczne nastawienie pogłębiło się już od pierwszego wejrzenia Na widok Johna psy podkuliły ogona Meg poczuła dziwne zimno Napływające od górującej nad wszystkimi sylwetki tego mężczyzny Który już w pierwszej rozmowie wyczuł ją chyba tak samo jak ona jego Dwie silne osobowości Dwoje przeciwników gotowych zwalczać się nawzajem On wystartował źle Ujawnił słabe strony Nie potrafił utrzymać choć na chwilę kontaktu wzrokowego Wydawał się dziwnie zaniepokojony, nerwowy i przerywał jej w pół zdania. Meg ani na chwilę nie dała się zbić stropu. Wyjaśnienie tej zagadki pochłonęło ją aż tak, że postanowiła na dłużej pozostać w Kalifornii. Wynajęła na tydzień apartament po sąsiedzku i, mając dom matki i stale na oku, wykazywała ponad wszelką wątpliwość, że wbrew temu, co rozgłasza Dona, John mieszka tam na stałe. Rozpoczęło się szczegółowe dochodzenie. Padły dociekliwe pytania: co to za lekarz, który nie ma własnego samochodu? Czy matka widziała kiedykolwiek jego domy? Dlaczego nie chodzi do pracy i spędza całe dnie w jej domu, jak wychowawczo zaniedbany nastolatek na grach komputerowych? Pytania coraz bardziej podsycały zapalną atmosferę, co nieuchronnie prowadziło do eksplozji. Meg znalazła okazję, by pogrzebać w szafach i natknęła się na certyfikat pielęgniarza wystawiony na Johna. Gdy spytała: kim tak naprawdę jest John Jacobs? A tak nastąpił z obu stron. Krzyczała na nią matka, a John domagał się jej ukarania w sposób, w jaki karze się niepokorne dzieciaki. Meg zabrała swoją gromadkę i wróciła do Las Vegas. Zżera je zazdrość. Takie są twoje córki złe i zazdrosne tłumaczył John cierpliwie z uśmiechem. Nie chcą twojego szczęścia. Najchętniej widziałyby cię w trumnie, aby przejąć spadek. Poczuł się też w obowiązku, by wyjaśnić sprawę certyfikatu. To prawda, z wykształcenia jest pielęgniarzem, ale potem zrobił z tego doktorat plus wyższy kurs anestezjologii, co w sumie daje mu uprawnienia lekarza. Jednak ona ciężko przeżyła ten konflikt. Zgodnie ze zwyczajem Amerykanek poddała się terapii. Psychiatra doradził wyprostowanie stosunków z dorosłymi przecież dziećmi. Nie wolno odwiedzać jej bez zapowiedzi, ani wtrącać się w jej sprawy, czy podpowiadać, jak ma żyć. Nie wolno im zagrażać jej szczęściu, do którego tylko ona ma prawo. Tylko ona może decydować, kto będzie jej mężczyzną. A więc zwyciężyli. Otrzymali fachową zachętę do samodzielności. Tym dwojgu w jesieni życia otworzyła się droga wiodąca w przyszłość. Teraz mamy przed sobą co najmniej dwadzieścia, a może nawet trzydzieści lat, radował się John. Ani chwili do stracenia. Trzeba brać ślub i to jak najszybciej. Dona zachowała ostrożność, ale nie na długo. Gdy na początku grudnia interesy zawiodły ją do Las Vegas, zabrała ze sobą Johna, a dalej wszystko potoczyło się siłą rozpędu. Tam przecież wśród kasyn skrywają się miejsca, do których można wejść z ulicy i zmienić stan cywilny. Kupili obrączki, wypowiedzieli kolejny raz w życiu znane już z poprzednich epizodów formułki i wyszli na deptak jako mąż i żona. Stało się to po dwóch miesiącach znajomości. Umówili się, że wydarzenie utrzymają w tajemnicy przed jej córkami, co było niewykonalne, bo nadchodziły ważne święta, a Donna aż paliła się do rozgłaszania wszystkim o swoim szczęściu. Córki słuchały tylko z grzeczności, spoglądając na siebie znacząco. Ignorowały Johna, obserwowały jego zachowanie i nie miały cienia wątpliwości, że to całe szczęście skończy się źle. A może nawet bardzo źle. — Mam złe przeczucia — powtarzała Meg. On może jej zrobić krzywdę. Siostry wiedziały, co najmłodsza ma na myśli. W 1984 roku ich ciotka Cindy, siostra matki, próbowała wyplątać się z nieszczęśliwego małżeństwa. Na wieździe o rozwodzie jej mąż wyciągnął z komody spluwę i strzelił jej w głowę. Nadzieja już tylko w tym, że z czasem przejrzy na oczy i sama dostrzeże, w co się pakuje. Pocieszała rezolutnie Jackie. Wpierw Dona zauważyła, że z jej torebki znikają pieniądze. W domu w niektóre dni pracowała służba, zainstalowali więc kamery. Wkrótce oboje robili użytek z telefonicznego podglądu, ze skutkiem przeważnie niemiłym. Ona cały czas miała wrażenie, że on wie o każdym jej ruchu, on udawał, że nie ma nic do ukrycia, ale musiał się plątać w zeznania, gdy wychodziły na jaw szczegóły jego konspiracji. Dzięki podglądowi, prysnął pięknymi lekarza. Dona obserwowała, jak on każdego ranka wychodzi z domu w swoim niebieskim uniformie, wyjeżdża z garażu jej samochodem, wraca po zrobieniu kółka i wali się do łóżka w pełni nasyconego słońcem poranka. Potwierdziły się jej domysły. Mijały miesiące ich oficjalnego związku, a on nigdy nie przyniósł do domu czeku z wypłatą. Utrzymywała go nadal i już z nawyku płaciła jego rachunki. Dla niej ważniejsza była jeszcze ta miłość, ten atrakcyjny mężczyzna w domu. A żyło im się dobrze. Ciekawe były jej dni i noce. On chętnie załatwiał dla niej wszystkie sprawy, robił zakupy, jeździł z nią do lekarzy, kupował jej ulubione kwiaty, nosił nawet za nią torebkę. Okazał się też dobrym gawędziarzem, gdy tylko spytała, skąd te wszystkie szramy po głębokich ranach na jego torsie i kończynach, posypały się opowieści o przygodach wojennych. W Iraku tylko cudem wyszedł cało z katastrofy helikoptera medycznego. Na pustyni strzelał z konieczności, a i tak zabił co najmniej sześciu żołnierzy wroga. Zdarzyło mu się kilkakrotnie być w sytuacjach znanych z filmu Amerykański Snajper. Więc trudno wprost uwierzyć, że to może całkiem realistycznej fikcji potrafił wzburzyć jeden list. Był to list z więzienia. Nadawca pytał Johna, jak mu się teraz wiedzie. Zdążyła przeczytać tylko tyle, bo on dostrzegł jej niedyskrecję na podglądzie, wpadł do pokoju i wyrwał jej list. Potem krzyki, przepychania, jego oskarżenie, że otwieranie cudzej poczty jest przestępstwem, jednak ona domagała się prawdy. Usłyszała wymyśloną na poczekaniu historię o młodym, zagubionym w życiu weteranie z Iraku, którego on wspiera moralnie i czasem podsyła mu do więzienia paczki i pieniądze. Następnego dnia, gdy John jak zwykle pojechał załatwiać sprawy, przegrzebała jego rzeczy. Natrafiła na szokujące rewelacje, które zmusiły ją do natychmiastowego działania. Po odzyskaniu zdolności myślenia zadzwoniła do córek. Nie miała już nic do ukrycia. Dziewczyny wynajęły prywatnego detektywa. Utworzona spontanicznie grupa śledcza przystąpiła do przeczesywania bogatej przeszłości Johna Jacobsa. Okazało się, że była to przeważnie przeszłość kryminalna. Interesujący ich osobnik już od szkolnych lat znany był w swoim środowisku jako brudny John. Nigdy nie był lekarzem. Zaś o wojnie w Iraku wiedział tylko z telewizji czy filmów wojennych. Imponujące szramy na jego ciele były pamiątką po bójkach w barach i więzieniach. Prawdą jest, że uczęszczał do koledżu, gdzie zdobył licencję pielęgniarza anestezjologa. Już na studiach uzależnił się od narkotyków. Pracując później w szpitalach, kradł środki odurzające zapteki lub pacjentom, a przyłapany trafiał do aresztów i więzień. Był stałym dostawcą narkotyków dla starszego brata, który de facto zmarł z przedawkowania. Pobyt na wolności za każdym razem rozpoczynał od przeszukania internetowych witryn samotnych serc. Stosował metodę na lekarza, przynoszącą, jak potwierdzał to przypadek Dony, natychmiastowy skutek. Kobiety bez zastanowienia przyjmowały go pod swój dach. Maskę rzucał po kilku miesiącach, nie od razu, po czasie potrzebnym na wyczyszczenie kont bankowych ofiar. Za każdym razem trudno było się go pozbyć, bo przyklejał się jak pijawka, używając gruźb i szantażu. Spośród jego nielicznych ofiar najbardziej ucierpiała 48-letnia piękność z Laguna Beach, spadkobierczyni rodzinnej fortuny. Ten przystojny anestezjolog stał przy jej łóżku, gdy obudziła się po operacji, a po wyjściu ze szpitala został jej pocieszycielem i zaufanym doradcą w przygotowaniach do rozwodu. Szybko zdobył jej całkowite zaufanie i nalegał, by przelała wszelkie oszczędności na jego konto, by nie dzielić się z mężem. Kobieta odmówiła, a wtedy rozpętało się piekło. Na początek rozesłał po jej rodzinie niedyskretne zdjęcia, zrobione ukrytą kamerą podczas ich nocy. Zagroził, że gdy nie dojdzie do przelewu, on stanie się jej wieczną zmorą senną. Kobieta przekazała sprawę policji. W trakcie śledztwa natrafiono na wynajęty schowek, a w nim na arsenał brudnego Johna, zawierający broń, amunicję oraz pojemnik z cyjankiem potasu w proszku i kapsułkach. W oczekiwaniu na proces próbował namówić wychodzącego na wolność spółtowarzysza Celi do pozbawienia życia długiej listy świadków w jego sprawie, oferując 10 tysięcy dolarów za głowę. Na liście znajdowało się dwóch detektywów, jego żona oraz szereg kobiet skarżących się na niego w ostatnich latach. Nie będzie świadków – nie będzie sprawy, pocieszał się John. Na rozprawie oskarżyciel mówił o nim jako tykającej bombie zegarowej, zdolnej do spowodowania nieopisanych zniszczeń. A ponieważ większość świadków ze strachu odwołało zeznania, otrzymał wyrok zaledwie kilku miesięcy więzienia. Wyszedł na wolność w lipcu, by wkrótce znów znaleźć się w celi po kolejnym procesie, tym razem w sprawie gruźb karalnych, którymi szantażował i zastraszał kolejną kobietę. Z więzienia wyszedł 8 października. Dwa dni później na jego profil w internecie natknęła się Dona Nix. Skończę najpewniej jak moja siostra, z kulą w głowie, stwierdziła Dona w marcu 2015 roku po zapoznaniu się z ostatecznym raportem grupy śledczej. Jej adwokat od razu zarządził wykreślenie męża z testamentu, by pozbawić go motywacji do zrobienia jej krzywdy. Prywatny detektyw kazał ukrywać się w często zmiennych lokalach, najlepiej hotelach. Doradził nie pokazywać się w biurze, a firmom zarządzać na odległość. Ucieczka z domu przyszła bez trudu, bo John nic nie wiedział o śledztwie, a potem wylądował w szpitalu na operacji kręgosłupa. Tym razem nie ugał. Był naprawdę chory i postanowił wykorzystać ten stan do swoich celów. Udało mu się to bez trudu. Do nas znów dała mu się omotać. Litość okazała się znacznie silniejsza niż strach. Znów serce biło mocno, gdy czytała jego listy miłosne, a jeszcze mocniej, gdy odbierała go ze szpitala i wiozła do kolejnego wynajętego domu. Żyli znów z pozoru przykładnie, lecz ona coraz częściej ulegała atakom paraliżującego strachu. Trochę pomagała obecność najmłodszej Meg, która po rozstaniu się z chłopakiem powróciła z Las Vegas i przyrzekła, że nie pozwoli skrzywdzić matki. Nikomu nigdy by nie przyszło do głowy, że to właśnie Meg będzie tą osobą, która pośledzona do piekła. Mawiano później. Tuż przed pierwszą rocznicą ślubu, Donna przedstawiła mężowi swój plan na dalsze życie. Plan był naiwny, z góry skazany na niepowodzenie. Zaproponowała całkowite przekleślenie ich przeszłości, rozwód, a następnie, gdy ich miłość przetrwa tę próbę, spotykanie się w celach romantycznych, jak wolni ludzie. Wybuchło piekło. John nie zgodził się na rozwód, a dona znowu zaszyła się w ukryciu. Aby zmusić ją do posłuszeństwa, rozpoczął działania nękające, z użyciem gruźb, szantażu i przemocy fizycznej, zgodnie z taktyką używaną w wielu poprzednich zmaganiach z kobietami. Do najbliższych dony wysłał jej nagie fotografie. Dał jej do zrozumienia, że życie jej córek i wnucząt znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Groził, że ją zniszczy materialnie. Bo w razie rozwodu zażąda połowy jej majątku i alimentów w wysokości 7 tysięcy dolarów miesięcznie. Donna próbowała z nim negocjować. Aż do 11 czerwca, kiedy to spod jej biura skradziono Jaguara XF o wartości 64 tysięcy dolarów. Spalony wrak samochodu stał na sąsiedniej ulicy. Natomiast w lipcu starsza córka spostrzegła Johna czającego się pod jej domem. Zdążyła uciec i zaryglować drzwi. Dla wszystkich było już jasne. Teraz John poluje według przygotowanej listy i można tylko zgadywać, jakiej użyje broni. W sobotę, 20 sierpnia 2016 roku, Meg szła do domu z parkingu, kiedy John obezwładnił ją nagłym chwytem i próbował wciągnąć do samochodu. Siedzący na balkonach ludzie i spore grupki na ulicy były następnie świadkiem nierównej walki szczupłej kobiety z ogromnym mężczyzną, w którego ręku błysnął nóż. Raptem stanęły mi przed oczami te wszystkie makabryczne sceny z seriali, w których kruche istoty ludzkie zmagają się na śmierć i życie z potworami światów, znanymi jako zombie, opowiadała Meg. Wygrywa silniejszy, więc nie miałam żadnych szans. On zranił ją nożem w przedramie. Leżąc na ulicznym chodniku zastosowała raptowny wyrzut nóg, co wytrąciło mu nóż z ręki. Zdołała chwycić za rękojeść i teraz to ona zadawała ciosy. W pierś, w plecy, podobojczyk, znowu w pierś, wreszcie w lewe oko, aż do mózgu. Mamy tu do czynienia z klasycznym przypadkiem działania w obronie własnej, komentował do kamer Matt Murphy, prokurator hrabstwa Orange. Zgodnie z takim scenariuszem osoba napadnięta przeważnie pada trupem, a morderca oddala się z miejsca i często pozostaje bezkarny. Tym razem stało się odwrotnie. To zamierzona ofiara została zwycięzcą. Mamo! Mamo, wołała Meg do telefonu po uprzątnięciu zwłok. Jest mi strasznie przykro, bo właśnie zabiłam twojego męża. Przepraszam, ale chyba wreszcie będzie spokój. No i moi drodzy, to tyle na dziś. Mam nadzieję, że historia was zaciekawiła, historia, która może wydawać się jako jakiś wymysł, no bo trudno w jakiś sposób wyobrazić sobie taką sytuację, brzmi to niczym książka romantyczna z taką nutką thrilleru dla kobiet, ale naprawdę taka sytuacja miała miejsce, jest to oczywiście materiał, który powstał przy współpracy z detektywem, możecie też go przeczytać sobie bądź już, możliwe, że czytaliście. Niektóre imiona i nazwiska zostały zmienione, ja nie chciałem tutaj zmieniać tego co... Jest w oryginale, jeśli chodzi o tekst detektywa, także nie pytajcie mnie dlaczego. Pozdrawiam Was gorąco, bądźcie bezpieczni. Jak zwykle będę wdzięczny za wszystkie kciuki do góry, komentarze i oczywiście subskrypcje. Trzymajcie się.